Towarzysze, na początek dobra nowina. Kanał przekroczył liczbę 300 subskrybentów. Widać, że zbliżająca się rocznica rewolucji październikowej pozytywnie działa na kanał. No, w ciągu ostatniego, załóżmy, 3 dni przybyło 20 subskrybentów, więc ta liczba przybywających się powiększa, przyspiesza, oby tak dalej. Zacznę może od tego, że jestem teraz w trakcie właśnie studiowania, twórczości niejakiego Ludo Martensa, nie żyjącego już, belgijskiego komunisty, który napisał taką znaną książkę, właśnie Inne spojrzenia na Stalina. No i jest do dyspozycji na YouTubie jego wykład składający się z 4 części. Dzisiaj rano właśnie obejrzałem sobie część pierwszą. No i z tej części pierwszej właśnie jest tam taka jedna rzecz, która mnie zainspirowała. Oczywiście mam nadzieję, że kiedyś uda mi się przetłumaczyć cały ten wykład Martensa. No w każdym razie on tam mianowicie rozważał, mówił na temat ludobójstwa w Związku Radzieckim, o to, o co jest oskarżany właśnie Związek Radziecki, głównie Stalin. I on tam przytoczył Brzezińskiego, który właśnie gdzieś tam na początku lat 90. czy pod koniec lat 80. podał liczbę 30 milionów ofiar stalinowskich. No i ta liczba jakoś tam właśnie funkcjonuje. To podobna liczba jest właśnie też w Czarnej Księdze Komunizmu. No i tak ogólnie, no właśnie na internecie, jak ktoś tam dyskutuje o Związku Radzieckim, no to tam pojawia się ta liczba 30 milionów. Więc no skąd się wzięło to 30 milionów? No i jaki to ma związek ze Stalinem? Otóż no Martens to wytłumaczył, skąd to się wzięło. Więc wzięło się to stąd, że pewien więzień, który siedział w więzieniu niemieckim za próbę puczu, niejaki Adolf Hitler, który w roku 25-26 właśnie napisał swoją książkę Mein Kampf, no to on wtedy właśnie tłumacząc, dlaczego on tutaj działa politycznie, dlaczego prowadzi swoją walkę, no to on tam właśnie powiedział o tym, że jego tutaj motywacją do działania jest antykomunizm, i że ten komunizm to jest taki zły, bo właśnie bolszewicy w Rosji zabili 30 milionów ludzi. I to jest ciekawe, że jakby w tym Mein Kampf, no to jest rok 25-26, Stalin to jeszcze wtedy jest właściwie, no już wtedy jest, załóżmy, przywódcą Związku Radzieckiego, no ale dla Hitlera, no to punktem odniesienia jest Lenin, i Trocki, to on o Leninie mówi, że to czerwony car i tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie no, ten Hitler rzucił sobie tą liczbę 30 milionów, tak po prostu sobie rzucił. No a później, no, jak został właśnie przywódcą najpotężniejszego państwa europejskiego, no to ta liczba jakby zaczęła się utrwalać w propagandzie niemieckiej i tak dalej, i tak dalej. Później to się przesunęło, że te 30 milionów, które właściwie dotyczyło pierwszych lat Związku Radzieckiego, to właściwie później to przesunięto na lata 30, więc no, to już jest śmieszne, że jakby Hitler rzucił 30 milionów zbrodni komunizmu, które później propaganda przypisała Stalinowi, no w momencie, kiedy ten Hitler to pisał, jeszcze Stalin właściwie no, nie zaczął działać tak na serio, no. No ale liczba się utrwaliła, więc później no... No i to jest trochę tak właśnie z tą licytacją na temat ofiar w Związku Radzieckim. No to trochę przypomina, no to oczywiście nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek dyskusją naukową, gdzie są fakty, gdzie są jakieś badania. No, nie, to jest kwestia wiary. To tak jak mniej więcej jest kwestia smoleńska, no, że jest sobie taki Macierewicz i Kaczyński, no i oni tam co jakiś czas wymyślają różne właśnie tezy, a że tutaj, nie wiem, trotyl, a że zamach, a że brzoza, a że mgła, a co tam jeszcze sobie wymyślą, że wybuchy, że strzały, że coś tam. I to nie jest kwestia, no tam można im przedstawić właśnie tym ludziom
tym ludziom, nie wiem, jakieś dowody, jakieś fakty, jednej komisji, innej, tego, tamtego, ale to jeśli ktoś w coś wierzy, no to dla on jest jakby odporny na fakty. I tak jak Macierewicz jest odporny na fakty i tam, no, on zawsze będzie jakby wierzył w to, że w tym Smoleńsku to się stało, to co on tam wierzy, że się stało. No tak samo było mniej więcej z Hitlerem, że on najpierw sobie postawił, jakby rzucił te 30 milionów ofiar, a dopiero później no, zaczęto uzasadniać, no później właściwie zmodyfikowano tą tezę Hitlera, że właściwie to nie Lenin, a Stalin i tak dalej, ale liczbę tutaj hitlerowskich 30 milionów no właśnie zostawiono. Więc, no towarzysze, kiedy ktoś wam właśnie tutaj mówi, no wam tutaj cytuje tą czarną księgę komunizmu, czy jakieś inne właśnie antysowieckie bzdety, no to pamiętajcie w głowie, no, że jest to jakby wymyślane przez Hitlera i później rozpowszechniane przez Goebbelsa, no, że to jakby tutaj jest to źródło. No, a teraz przejdę do zasadniczej treści tego, o czym dzisiaj chciałem mówić, a mianowicie chciałem mówić o aborcji. No i punktem wyjścia, to jest chyba trzeci czy czwarty film, gdzie punktem wyjścia jest właśnie komentarz Anny Kowalskiej. Nie wiem, kim jest ta postać, no w każdym razie zadaje różne pytania, no więc odpowiadam, a że jest to jedna z niewielu jakby no towarzyszek, które tutaj dyskutują, no to uważam, że ma ona tutaj no, priorytet no, na zachętę. No więc właśnie padła kwestia aborcji. No i ten Stalin został zaatakowany za to, że zakazał aborcji w Związku Radzieckim. Więc może zacznijmy od tego. No więc dyskusje na temat aborcji i tego, co ja myślę na temat aborcji, a także co myślał Stalin. No to może zacznijmy od takiej prostej sprawy, od wytłumaczenia dialektycznego, no, czym w ogóle jest rewolucjonista i czy on ma jakieś takie zasady, które są raz dane na zawsze i niezmienne. No, więc nie. No, rewolucjonista nie ma jakichś takich zasad, które są dane raz, znaczy może i ma, no, ale w wielu różnych kwestiach wiele zależy od sytuacji. No, to nie jest... Więc jest, załóżmy, kwestia kary śmierci. Jak mnie dzisiaj ktoś spyta, o co ty sądzisz o karze śmierci? No to no, sytuacja wygląda tak, no, że komunizm w moim kraju, czyli w Polsce, jest nielegalny, że za to są prześladowania, u władzy są różni psychopaci, którzy właśnie wszędzie doszukują się tych komunistów, tutaj dzisiaj chcą usuwać ulice, jutro pomniki, czy już usuwają pomniki, za propagowanie komunizmu są kary i tak dalej, i tak dalej. No więc ja w swoim własnym interesie, jak ktoś mnie pyta, a co ty sądzisz o karze śmierci? No to mówię, a ja jestem przeciwnikiem kary śmierci. No, gdyby dać takiemu Macierewiczowi czy Kaczyńskiemu to narzędzie właśnie kary śmierci, no to komuniści byliby rozstrzeliwani. No to ja w swoim własnym interesie właśnie jestem dzisiaj przeciwnikiem kary śmierci. Ale czy to znaczy, że my komuniści jesteśmy w ogóle przeciwnikami kary śmierci? No więc no, sytuacja się zmienia. No, co innego, kiedy to jakby no, my jesteśmy tą siłą opozycyjną, a co innego, kiedy my jesteśmy po tej drugiej stronie, po rewolucji. No. Więc wszystko zależy jakby od sytuacji. No, to samo dotyczy no, wolności słowa. No, kiedy no, ja miałem portal Lewica bez cenzury i on został właśnie zamknięty przez prokuraturę, no to ja walczę o wolność słowa. No, walczę o wolność słowa dla siebie, dla komunisty, który uważa, że ma prawo głosić swoje poglądy, że nie ma, że należy walczyć zarówno z represjami wobec mnie, jak i wobec represjami wobec innych komunistów. Czy szerzej w ogóle lewicowców, że każdy powinien mieć prawo wypowiedzenia się wszędzie tam, gdzie jakby no te wypowiedzi uderzają w burżuazję, uderzają w rząd, uderzają jakby w ogóle w obecny system, w kapitalizm, no to no ja jak najbardziej tutaj jestem za zwolennikiem walki o wolność słowa, no.
Ale to nie znaczy, że wolność słowa to jest dla mnie jakaś taki absolut, że zawsze mam być zwolennikiem wolności słowa. No, po rewolucji sytuacja się zmienia. No. Więc no, to, o co dzisiaj się walczy, po rewolucji już się przestaje o to walczyć. I tak dalej, i tak dalej. Więc tego typu przykładów to można podać wiele. No i podobnie rzecz wygląda z aborcją. To znaczy inny jest stosunek do aborcji dzisiaj, dlatego, bo mamy kapitalizm, a inny mógłby być w społeczeństwie, które buduje socjalizm, w którym właśnie są problemy demograficzne. Więc zacznijmy może od tego, no jaki jest mój stosunek do aborcji dzisiaj. Więc dzisiaj sytuacja wygląda tak, że no model kapitalizmu, przynajmniej ten w krajach najwyżej rozwiniętych, ten model neoliberalny, no to on, rodzenie dzieci w tym systemie, no to jest obciążenie dla kobiety. To jest obciążenie, które właściwie powoduje, że ta kobieta na rynku pracy, no jest handicapem, no, taka niepełnosprawna na tym rynku pracy. No, już sam fakt, że pracodawcy są na tyle bezczelni, że oni w czasie rozmowy o pracy w ogóle mogą zadać pytanie, czy ty masz dzieci, albo czy planujesz dzieci. To już jest jakby no, jasne powiedzenie, no, że u nas to my raczej nie chcemy kobiety, która by miała dzieci i która by spodziewała się dzieci. No i tak dalej, i tak dalej. No, przez cały ten okres, no właśnie, kiedy kobieta, no to się pokrywa, to znaczy okres, kiedy kobieta wchodzi w wiek rozrodczy i równocześnie wchodzi na rynek pracy, to znaczy no, wcześniej załóżmy ma te możliwości rozrodcze niż wejście na rynek pracy, no ale to mniej więcej już w momencie, kiedy kobieta osiąga dojrzałość tutaj, to pojawia się na rynku pracy. No i no nie jest tajemnicą dla nikogo, że posiadanie dzieci, no to jest to problem, który utrudnia w ogóle życie takiej kobiecie, no. Bo to no, w momencie, kiedy zostały polikwidowane żłobki, przedszkola, kiedy to wszystko drogo kosztuje, kiedy właściwie każdy fakt wyjścia z domu wymaga dużych pieniędzy, żeby opłacić nianki, żeby, nie wiem, w ogóle zajmować się tym dzieckiem i je nakarmić i tak dalej, i tak dalej. Więc nie dość, że życie jakby z tym dzieciakiem jest trudne, no to jeszcze no właściwie zamyka to jakiekolwiek możliwości kariery dla takiej kobiety, no, która kiedy jest poświęcona swojemu dziecku, no to nie jest poświęcona karierze, nie jest aż tak bezwzględna jak inni w tej pracy, no i jakby w tej rywalizacji przegrywa. Jeszcze tutaj jest ten ważny argument, że w gospodarce kapitalistycznej, która ma charakter towarowy, no to także no, nasze ciało ludzkie jest traktowane jako towar. Towar, w który trzeba ciągle inwestować. No i jest to szczególnie dotkliwe w przypadku kobiety. Kobieta, która ciągle właśnie musi patrzeć w lustro, patrzeć na wagę, czy nie jest za gruba, czy nie jest za brzydka i tak dalej, i tak dalej. No i właściwie cały czas ten tutaj ten pęd do doskonałości, do wiecznej młodości, tam już że nawet kobieta 40 czy tam 50-letnia, no to cały czas próbuje właśnie być wiecznie młoda, wiecznie piękna. No i nie jest tajemnicą, no, że ciąża, że rodzenie dzieci, że zajmowanie się tymi dziećmi. No to ono sprawia, że ta piękna kobieta, która tam no, ciągle o siebie dba, jest szczupła i tak dalej, no to przez te kilka miesięcy no właśnie ciąży, no to później no, traci tą swoją idealną sylwetkę. I powrót do tej sylwetki, no to jest to bardzo, bardzo ciężka praca. W przypadku niektórych kobiet w ogóle im się to nigdy nie udaje. W przypadku innych, no to im się to udaje po wielu, wielu latach. No i to wszystko no, obniża szanse takiej kobiety na rynku pracy, czy na to, żeby podjąć pracę ponownie po skończeniu ciąży, czy też jakiejś kariery. No wiadomo, że kobieta, która jest brzydsza, ma trudniej. No więc
No, jest to jeden z tych powodów, dla którego no, ruch feministyczny walczy o prawo do aborcji. Gdyż no, w tych warunkach, w warunkach właśnie neoliberalnego kapitalizmu, kiedy no, wszystkie obowiązki wynikające z wychowywania dzieci, no to po stronie kobiet są jedynie obowiązki, a nie ma żadnych przywilejów. Przywileje, które istniały, załóżmy, w PRL-u czy w Związku Radzieckim, to zostało skasowane, teraz zostały kobietom tylko obowiązki. No i no, dla kobiety, która właśnie no, chce jakoś tam, nawet, to nawet nie chodzi o to, że to dotyczy tylko tych kobiet, które no, po prostu nie chcą mieć dzieci, jak jakieś takie no, radykalne feministki. Mówimy o normalnych kobietach, które tam załóżmy już wyrobiły swoją normę, oddały swoją tutaj daninę państwu, ojczyźnie, urodziły dwójkę czy trójkę dzieci, no i uważają, że starczy. No i tam właśnie pojawia się tam czwarta czy piąta ciąża, no i już mówią, nie, już nie mogę, już teraz trzeba się tutaj wziąć za rozwój zawodowy. No to zakaz aborcji, no to uderza bardzo mocno w te kobiety. Więc ja jako komunista jak najbardziej tutaj solidaryzuję się z tymi kobietami, które walczą o prawo do aborcji w kapitalizmie i tak dalej. No i tutaj jakby nie ma tutaj o czym dyskutować. No, tam, gdzie ruch kobiecy walczy o prawo do aborcji, tam ja jako komunista je popieram. Ale to, co jest tutaj ważne, to ja podkreślam, że ja nie traktuję aborcji jako jakiegoś takiego dobra absolutnego, że jeśli dzisiaj mówię w społeczeństwie kapitalistycznym, ja popieram prawo do aborcji, to nie znaczy, że w innym społeczeństwie mój stosunek się nie zmieni. Owszem, może się zmienić. Otóż tak, no wszystkie te rzeczy, które powiedziałem, które dotyczyły problemów kobiet z rodzeniem dzieci w kapitalizmie. Zresztą, no, jeśli szukacie argumentów, dlaczego nie warto rodzić dzieci w kapitalizmie, to posłuchajcie feministek, one wam wyłożą całą listę. No, ja to tam tylko jakby zarysowałem temat, a one wam mogą powiedzieć dużo, dużo więcej. Większość tych rzeczy ma charakter ekonomiczny i społeczny i są to rzeczy, które można zlikwidować. To znaczy tak, no przede wszystkim kwestie takie, że ja opowiadam się za tym, żeby no, jednym z celów rewolucji socjalistycznej było to, żeby państwo, żeby społeczeństwo no, w maksymalnym stopniu właściwie odciążyło rodziny, odciążyło kobietę od tego obowiązku zajmowania się dziećmi, zostawiając rodzinie, zostawiając kobiecie właściwie tylko to, co jest przyjemne. No, to tam, gdzie ona chce jakby się w to włączyć, tam może, ale tam, gdzie nie chce, gdzie chce się zajmować czymś innym, tam może to całkowicie jakby pozostawić to państwo i państwo się tym zajmie. Czyli no, od właściwie, jak dzień tam trwa 24 godziny, no to tam od 7 czy 8 rano można tego dzieciaka wywieźć do żłobka. W żłobku tam już będą ludzie, którzy będą tym się zawodowo zajmować, tam go to dziecko nakarmią, przewiną, położą spać i tak dalej. No i później, kiedy już no, rodzice będą gotowi, to sobie to dziecko odbiorą, no i tam wieczorem, no właśnie po pracy mogą się tym dzieckiem zajmować. No i to właśnie można właśnie w ten sposób przekazywać to dziecko państwu właściwie na każdym etapie rozwoju tego dziecka i oczywiście no, z biegiem czasu, kiedy to dziecko właśnie rośnie, jest coraz bardziej świadome, no to też państwo bierze na siebie obowiązek wychowywania tego dziecka właśnie w tym duchu egalitarnym, równościowym, komunistycznym i tak dalej. No, ale nie to jest ważne. No, ważne jest to, żeby po prostu no, te ileś rzeczy, które funkcjonują, które dzisiaj jakby dla kobiety są po prostu katorgą, no, że po prostu no, te wszystkie rzeczy, to, nie wiem, już nakarmić te dzieci. No. Już nawet dobra, no, od poniedziałku do piątku zajmuje się tym państwo, no ale przychodzi sobota, no i wtedy
taka kobieta bardzo często, no to właściwie ona nie ma czasu dla siebie, bo ona tam cały dzień tylko myśli, a że tu musi posprzątać, a że tu musi zrobić pranie, a że tu musi te dzieci nakarmić, a to, a tamto. To wszystko w komunizmie może zniknąć. No wystarczy, jeśli, no tak jak dzisiaj, no wszędzie są jakieś restauracje, to zamiast tych restauracji zrobić stołówki właśnie takie osiedlowe, gdzie będzie serwowane dobre, zdrowe jedzenie. No i ten proces, nie wiem, czy no i to także żywienie, to można tak to zorganizować, żeby to było żywienie w takich warunkach luksusowych, żeby po prostu rodzina w tej porze obiadowej mogła się cała wybrać do takiego miejsca, zamówić, co oni tam chcą zjeść, zjeść normalnie i dalej, i spędzać ze sobą właśnie tą sobotę, tą niedzielę na różnych przyjemnościach. No i w ten sposób, no jakby, no, żeby to wychowanie dzieci, no, miało charakter przyjemny, no. A to, co nieprzyjemne, to żeby ktoś to robił właśnie w formie pracy, no. W każdym razie ja wierzę w to, że postęp technologiczny, a więc rozpowszechnienie takich rzeczy jak pralki, jak zmywarki, jak mikrofalówki, jak inne tam rzeczy, które no obiektywnie zmniejszają ten ciężar pracy domowej. Co dalej? Dobre zorganizowanie społeczeństwa, czyli to, żeby no, w ramach niewielkiej wspólnoty, właśnie jakiegoś osiedla, jakiegoś bloku, były zorganizowane różne takie rzeczy kolektywne właśnie, mające tutaj na celu właśnie pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. No a także ta pomoc materialna ze strony państwa, żeby no, kobieta nie martwiła się tym, że zachodząc w ciążę, to nagle no, będzie pozbawiona środków do życia. No, w momencie, kiedy nie jest w stanie ona podjąć pracy, no, to państwo socjalistyczne w pełni tutaj weźmie na siebie jej utrzymanie i oczywiście będzie też dawało pieniądze na te rodzące się dzieci itd. itd. Wszystko to można zupełnie inaczej zorganizować. Czego efektem będzie to, że po prostu no, ten główny argument feministek, czyli no, że rodzenie dzieci to jest klęska materialna, no to można to zlikwidować. No i teraz tak, no i teraz pojawia się pytanie, no wyobraźmy sobie społeczeństwo socjalistyczne właśnie, no, gdzie wszystkie te kwestie materialne zostałyby rozwiązane. Czy w takim społeczeństwie dalej należy być jakby popierać aborcję, czy zakazywać tej aborcji i tak dalej, i tak dalej. Więc no, tu znowu jest jakby sytuacja, odpowiedź na to pytanie nie jest proste. No bo tak, no dzisiaj na świecie no to mamy do czynienia z przeludnieniem i z jakby z eksplozją demograficzną, której końca nie widać. No więc, też jakby no z tego względu, no, no dzisiaj właśnie ze względu na to przeludnienie, no domaganie się tutaj zakazu aborcji, no, wydawałoby się czymś głupim i absurdalnym, no bo właściwie no, raczej problem jest w drugą stronę, no, że tych ludzi rodzi się za dużo. No. No, ale nie chodzi tutaj o dyskutowanie o konkretnej rzeczywistości, tej, jaka ona jest dzisiaj, tylko w ogóle o zasadzie. O zasadzie, czyli czy społeczeństwo komunistyczne może jest jakimś taką no, autorytetem, czymś wyższym niż jednostka. No, to jest takie pytanie filozoficzne. No, co jest ważniejsze? Jednostka czy kolektyw? I z punktu widzenia feministek i także radykalnej lewicy, która to całkowicie jakby no, te feministki popiera, ta prawo jednostki to jest najważniejsze, że nie ma nic ważniejszego niż prawo jednostki. I te prawo jednostki, to ono jest wyłożone w tych sloganach feministycznych, takich jak moje ciało, mój wybór. Że one właśnie, te feministki, to one tak podkreślają, no właśnie tu posiadanie własnego ciała. Że, no to jest taka, no efekt
kapitalistycznej propagandy, że ta kapitalistyczna propaganda to ona właśnie no, mówi, że tamten indywidualna jednostka właśnie może tutaj zostać biznesmenem, tam od pucubuta do milionera, że najważniejsza jest jej wolność, wolność gospodarowania, wolność wyzyskiwania innych i tak dalej, i tak dalej. No i także wolność dysponowania własnym ciałem. No i ja jako właśnie komunista, dla której no właśnie wyższą tutaj ważniejszy jest kolektyw niż wolność jednostki, ja to odrzucam. Mimo, że no, sytuacji praktycznej, no, trudno mi sobie w tej chwili wyobrazić sytuację praktyczną, gdzie to by miało jakieś konsekwencje. No. Ja po prostu odrzucam to teoretycznie. Teoretycznie odrzucam to, że indywidualizm jakiejś jednostki jest ważniejszy niż kolektyw. Więc ja mogę sobie tylko wymyślić jakąś taką bajkę science fiction, gdzie takie warunki mogłyby zaistnieć. Czyli na przykład, gdyby pewnego dnia doszło do, nie wiem, ludzkość byłaby już na takim etapie, żeby była możliwość skolonizowania innej planety. No i wtedy no, wiadomo jest, że skolonizowanie innej planety jest możliwe tylko w społeczeństwie komunistycznym. No, społeczeństwo kapitalistyczne jest na to no, zbyt mało efektywne i przede wszystkim no, wysyłanie na inną planetę, gdyby właśnie tam no, można było wysłać na inną planetę, nie wiem, tam 100 ludzi czy 1000 ludzi, no to nikt by tam nie wysyłał jakichś pasożytów, no kto by tam, po co tam wysyłać jakiegoś bankiera czy innego burżuja, tam należałoby wysłać ludzi pracy, no ci, którzy rzeczywiście mogą tam coś stworzyć, no i trzeba byłoby też wysłać kobiety. No i te kobiety no, należałoby też wysłać, no oczywiście jako pracownice, które miałyby tam tworzyć to nowe społeczeństwo, ale ta rola tych kobiet no, w tym kolonizujących inną planetę, no ona by także miała charakter rozpłodowy. No, to nie to, że ona sobie pojedzie na inną planetę i będzie tam właśnie robić wykłady z gender studies. Nie, nie, co to nie. No, gdyby to właśnie no, mielibyśmy skolonizować inną planetę, no to należałoby wyselekcjonować jakichś tam zdrowych mężczyzn, zdrowe kobiety po to, żeby one jadąc lecąc na inną planetę, no właśnie tam się rozmnażali i tworzyli to nowe społeczeństwo. I to jest właśnie taka sytuacja, kiedy ta kobieta, jej wolność indywidualna wobec kolektywu, no nic nie znaczy, no. I ona, no nie idzie tam, no nie chodzi o to, żeby ona właśnie na traktowała swoją rozpłodowość jako no właśnie coś indywidualnego, że ona dla przyjemności to właśnie będzie sobie tutaj kopulować z tym czy innym właśnie mężczyzną z tego statku kosmicznego. Nie, ona ma, znaczy ona może z kim chce, no pewnie by mogła z kim by chciała, no ale jakby cel jest jasny, że ona prędzej czy później miałaby zajść w ciążę no, i urodzić zdrowe potomstwo dla ludzkości na nowej planecie. No więc oczywiście, jak już mówiłem, to jest to science fiction dla sytuacji, która najprawdopodobniej za mojego życia się nie wydarzy. Ta sytuacja najprawdopodobniej za mojego życia się nie wydarzy. No ale teraz wróćmy do tego Stalina, no bo Stalin wprowadził zakaz aborcji w konkretnej sytuacji historycznej, czyli w latach 30., w momencie, kiedy właśnie no, przy granicach Związku Radzieckiego powstało mocarstwo Hitlera i Hitler jasno mówił, że prędzej czy później ten komunizm zostanie wypleniony z planety. No i to motywowało Stalina do tego, no żeby jakby zwiększając szanse przetrwania pierwszego państwa socjalistycznego, no trzeba byłoby zwiększyć płodność tego społeczeństwa. No. I dlatego no właśnie był ten zakaz aborcji w kraju, gdzie właśnie wszystkie te ograniczenia rodzenia dzieci wynikające z kapitalizmu, gdzie to zostało zlikwidowane. Więc w tej konkretnej sytuacji historycznej, gdzie z jednej strony Związek Radziecki zapewnił kobietom wszystkie możliwe rzeczy, które tych kobiet potrzebują do rodzenia dzieci, z drugiej strony istniało zagrożenie hitlerowskie,
W tej konkretnej sytuacji ja rozumiem Stalina i jego zakaz aborcji. Więc, no ale kiedy my o czymś takim dyskutujemy i jakby o stanowisku komunistów wobec tego problemu, to trzeba zawsze dyskutować o konkretnej sytuacji jakby historycznej. Tu nie ma co się obrażać na Stalina za to, że ten zakaz został wprowadzony. Należy go zrozumieć. No i to jest pytanie, no. Pytanie, no właśnie... już nawet to nie jest pytanie o samego Stalina, no bo tu nie chodzi o tego Stalina. Tu chodzi o dyskusję filozoficzną, o to, co jest właśnie najważniejsze dla nas. Czy wolność jednostki, czy też interes kolektywu. I to jest tak naprawdę klucz do całej tej dalszej dyskusji. Ja uważam, że jeśli ktoś tutaj reprezentuje no właśnie tą burżuazję, właśnie tam naczytał się Korwina, czy Adama Smitha, czy jakichś innych właśnie burżuazyjnych propagandzistów, no to on zawsze tutaj opowie się po tej stronie właśnie, że jednostka to jest to najważniejsze. I to nas, jakby to środowisko mnie w ogóle nie interesuje, z nimi się nie utożsamiam, to są nasi ideologiczni, nie tylko ideologiczni wrogowie. To, co mnie interesuje, to interesują mnie komuniści. I jak to możliwe jest, że ludzie w tym samym czasie, kiedy którzy jakoś tam się odwołują właśnie do marksizmu, do całej tej tradycji kolektywizmu, że oni postawieni przed konkretnym pytaniem, no dobra, no to co teraz? No, indywidualny tutaj wybór kobiecego ciała czy kolektyw? Co dla ciebie jest ważne? I oni zamiast wybrać kolektyw, wybierają indywidualizm. No dobrze, no to tyle właśnie w kwestii tematu aborcji. Jeszcze ogólnie chciałbym tutaj porozmawiać o kobietach. I ten poprzedni filmik właśnie, tam jakiś czas temu pojawił się filmik Stalinizm, czyli normalność. Więc ja bym właśnie tutaj rozwijał tę kwestię tej normalności, więc normalności w społeczeństwie radzieckim i równocześnie nienormalności sytuacji kobiety w społeczeństwie kapitalistycznym. Więc no, w społeczeństwie, no, czym to się różni... No, te główne różnice między właśnie tym, co było w Związku Radzieckim, a tym, co jest dzisiaj w sytuacji kobiety, no to to jest to i to jest często wyśmiewane, tak właśnie brane przez taką propagandę burżuazyjną, że oni się tak wyśmiewają z tego Związku Radzieckiego i mówią, o patrzcie tutaj ten Związek Radziecki to był taki wsiowy, że on tutaj właśnie, tamto wyzwolenie kobiet polegało na tym, że te kobiety to wykonywały pracę mężczyzn. No i tam się naśmiewają, że o tutaj kobieta na traktorze, o tutaj kobieta, nie wiem, na budowie, a tutaj kobieta właśnie tam, nie wiem, ileś takich różnych fuch typowo męskich, no to w Związku Radzieckim wykonywały kobiety. No i to jest tak wyśmiewane właśnie w tym społeczeństwie kapitalistycznym. No tylko, no jeśli my spojrzymy sobie właśnie na kobiety w społeczeństwie kapitalistycznym, no to najważniejsze jest w ogóle pytanie, jakby jak my rozważamy jakieś społeczeństwo, no czy ludzie żyjąc w tym społeczeństwie, no to czy oni są tam szczęśliwi? No i właśnie zanim tutaj odpowiem o społeczeństwie kapitalistycznym, to może przez chwilkę porozmawiamy sobie o innym społeczeństwie, które bynajmniej nie jest socjalistyczne, czyli o Izraelu. I w Izraelu to wygląda sytuacja tak, że jest to kraj, w którym istnieje po pierwsze powszechna służba wojskowa, obowiązkowa i jest to służba obowiązkowa dla kobiet i mężczyzn. Więc każda kobieta, która tam no, jest pełnoletnia, no to ona ma obowiązek przejścia tej służby wojskowej. No i ona w tej służbie, przechodząc właśnie tą służbę wojskową izraelską, no to ona umie walczyć, umie zabijać. Ona może być mniejsza od jej mężczyzny czy coś, no ale ona jest wyszkolona w zabijaniu, tam całe te
te izraelskie sztuki walki, Krav Maga i tak dalej. To tam nie chodzi o to, żeby ta walka to trwała nie wiadomo jak długo. Tu chodzi o jeden jakiś mocny, jakąś dźwignię, jakiś coś tego, żeby od razu przeciwnika zabić. Jednym słowem, no, takie kobiety, które wychodzą z tej armii izraelskiej, w całym tym Izraelu później nie ma tych wszystkich patologii, które funkcjonują w społeczeństwie tym neoliberalnym. W społeczeństwie neoliberalnym to wygląda tak, że właściwie kobiety, jak ten taki wzorzec osobowy kobiety, że dobra, spełniona kobieta to jest kobieta, która pracuje w biurze. Czyli tam ma jakieś ładne ciuszki, tam przed komputerem, przy telefonie i tak dalej, i tak dalej. Ona oczywiście musi być piękna, ładna przynajmniej, żeby taką robotę podjąć. I już na samym początku ta kobieta ma pewien problem. Ten problem wynika z tego, że jednak ludzie, cała nasza ewolucja jako gatunku, ona zakładała, że my jako ten gatunek poszukujący jedzenia, przemieszczający się, my się dużo ruszaliśmy. I z tego też wynikają różne tam przyzwyczajenia, tego, że się dużo, dużo je i tak dalej, i tak dalej. Ale nie było z tym nigdy problemu, bo człowiek się dużo ruszał, to coś tam zjadł, to wszystko się spalało. W przypadku takich kobiet, które cały dzień siedzą właśnie przed komputerem, to już tutaj pojawia się ciągły jakby ten problem, że one w tej pracy, ich kalorie, które one zużywają, to są zbyt małe wobec tych kalorii, które one pochłaniają. Więc tutaj pierwsza rzecz, która powoduje, że te kobiety właśnie w społeczeństwie kapitalistycznym są nieszczęśliwe, to jest to, że one, żeby zrekompensować sobie swoją niewielką ilość ruchu, także słabość fizyczną, to one tam właśnie ciągle się głodzą, jakieś rzeczy tam niedobre jedzą, jakieś warzywka, jakieś brokułki, jakieś inne, cały czas tylko liczą kalorie. Oczywiście tam są takie, raz na jakiś czas te kobiety tam próbują to zrekompensować na jakichś fitnessach, na jakichś siłowniach tego, jest to raczej działalność nieefektywna, właśnie stąd ta różna potrzeba tych ludzi. W ogóle w społeczeństwie neoliberalnym jest mnóstwo pasożytów do niczego niepotrzebnych. Wszyscy ci jacyś tam, nie wiem, trenerzy osobiści, jacyś chirurgowie plastyczni. Cała ta rzesza ludzi, którzy właśnie zajmuje się tymi kobietami, i nam tylko dba o to, żeby ten tłuszcz, który im się tam odkłada w ciele właśnie w wyniku tego, że one cały dzień pod komputerami, żeby jakoś tego tłuszczu to spalać. W społeczeństwie radzieckim tego typu zjawisko w ogóle nie istniało, bo kobieta i mężczyzna razem po prostu, ja mogę powiedzieć, że ja pracowałem, już o to opowiadałem wcześniej, że pracowałem w chłodni właśnie, cały czas pracuję w chłodni, ale wcześniej pracowałem właśnie w takiej, moja funkcja nazywała się preparateur de commande, a więc łaziłem po chłodni, podnosiłem paczki, nie dość, że właśnie człowiek jak chodzi po chłodni minus 25 stopni, to już jakby zapotrzebowanie energetyczne rośnie na to, że trzeba dużo jeść, a jeszcze jak nosi te paczki ciężkie, efekt jest taki, że jak ja wychodziłem z tej chłodni, to moje zapotrzebowanie na jedzenie, to było dwa razy większe niż normalnego człowieka. Tak jak tam normalny człowiek, załóżmy, tam nie wiem, potrzebuje chyba 2,5 tysiąca kalorii, to ja to chyba z 5 tysięcy kalorii potrzebowałem dziennie. I ja, jak osoba, która lubi jeść, i chyba każdy lubi jeść, to miałem taki luksus, że mogłem wychodzić, jadłem co chciałem i właściwie o niczym się nie musiałem martwić, bo to i tak wszystko następnego dnia wracam do chłodni i znowu jakby wszystko to spalę, więc po prostu jem ile chcę i niczym się nie martwię. A przeciwieństwem tego jest właśnie taka kobieta pracująca w biurze, która jest wiecznie nieszczęśliwa.
bo ona też by chciała zjeść właśnie coś tego i nie może, bo cały czas właśnie tutaj coś zje, tu przytyje pół kilo, to już się nie zje, zacznie nie mieścić w sukienkę, w spodnie, tutaj wielki dramat, nagle dochodzi do jakiejś dramatycznej decyzji, dobra, to teraz tydzień głodówki, no i tam później tydzień głodówki, później kilka dni jakby spokoju. No ale cały czas no jakby no to życie, no te potrzeby, to co się spożywa, no to jest to te kalorii, a równocześnie te kalorie, które się zużywa w pracy, no to jest za mało, no po prostu cały czas jest tutaj ta nierównowaga. I albo to właśnie no kobieta się później musi katować właśnie wykonując jakieś tam fitnessy, a jak nie jest wystarczająco zmobilizowana, no to ona cały czas się czuje nieszczęśliwa. No. Ma niby wszystko, co by tutaj, wszystkie te rzeczy wymagające szczęścia niby są spełnione, no bo ma co jeść, ma gdzie mieszkać i tak dalej, no ale ona gdzieś tam w tej swojej głowie, no to czuje się nieszczęśliwa, czuje się niedobrze w swoim ciele. No, z mojego punktu widzenia może to być śmieszne, ale to wcale nie jest śmieszne. To są rzeczy, w wyniku których kobiety w Stanach Zjednoczonych, głównie nastolatki, to one popełniają samobójstwa. To tutaj to nie ma powodu do śmiechu. To po prostu kobieta, która ma tam jakąś delikatną psychikę, że ktoś tam się z niej wyśmieje, powie, ty to jesteś gruba, ty coś tam się nie zmieściłaś. One autentycznie mogą z tego powodu popaść w depresję, załamać się, tam nie wiem, myśli samobójcze, coś tego, tamtego i one cały czas po prostu, dzień w dzień one myślą tylko o tym, ile one ważą, co one zjedzą i tak dalej, i tak dalej. A jak to wyglądało w społeczeństwie radzieckim? No tam była taka kobieta, która po prostu szła, nie wiem, do huty, do fabryki i tego, no ciężko pracowała, później po tej ciężkiej pracy dużo jadła, no i jakoś, no, przede wszystkim w ogóle, no, nikt jej nie oceniał w tym społeczeństwie ze względu na jej wygląd, no. No i dobra, no, ktoś tam może spojrzeć na jakieś tam zdjęcie kobiet, no, nie wiem, z PRL-u i jakieś tam zdjęcie właśnie takich, no, wymuskanych, takich panienek lansowanych tam w Dzień Dobry TVN. No to by wyszło, że o kurde, no to ale się tutaj świat zmienił, no, że tutaj teraz w Dzień Dobry TVN to mamy takie piękne, gładziutkie tutaj kobiety, tutaj żadnego włosa, który nie wystaje spod pachy ani na noc, że to wszystko takie piękne, takie jeszcze jak ładnie pachnie i tak dalej. A w tym PRL-u to takie masywne, takie silne babska, no, które tak, no, zwłaszcza jak to porównamy no, w tych w sklepach, no, że tam często są właśnie pokazywane tam te ekspedientki w sklepach, że dzisiaj właśnie wejdzie się do jakiegoś sklepu, to ta dziewczyna to tam 10 razy się uśmiechnie, tam dzień dobry, a takie właśnie no, silna kobieta z PRL-u to powie następny i tak dalej. I to jest pokazywane jako właśnie, ale ten PRL to był zły. No i też jakby, no i to jest temat, który można dyskutować i dyskutować w nieskończoność. No w każdym razie, ja nie mówię, że tutaj no, od razu trzeba znajdować jakąś magiczną receptę na rozwiązywanie tych wszystkich problemów, no ale no, jeśli my spojrzymy na zwierzęta na przykład właśnie i tam są właśnie wśród zwierząt wydawałoby się, no, że jest to, no, jest to takie środowisko, no, gdzie no, często jest tak, że właśnie wśród ludzi, jak jest jakieś złe zjawisko, to się mówi, o, bo to jest, on się zachowuje jak zwierzę. I to co najgorsze, to jest u zwierząt. Tylko no właśnie no, problem jest taki, że u zwierząt, no to no, na przykład zjawisko gwałtu to nie istnieje wśród zwierząt, no przynajmniej nie istnieje wśród zwierząt drapieżnych. Być może tam wśród zwierząt tamtych roślinożernych to istnieje, no ale wśród zwierząt drapieżnych to nie istnieje, no bo taka samica drapieżna, czy lwica, czy wilczyca, czy coś tam, to jest organizm, który jest w stanie zabić, jest w stanie przegryźć gardło i taka wilczyca, czy tam lwica sobie może siedzieć spokojnie na trawce. Jak podejdzie do niej lew, który chciałby ją zgwałcić, to ona,
Ona naprawdę tam nie ma specjalnych różnic fizycznych między tą lwicą. Ona nie jest słabsza. Ona może tego lwa przegryźć mu gardło, może go zabić. No. Ona, jeśli nie wyrazi zgody na stosunek seksualny, to ten samiec jej nie ruszy. No. Tak to po prostu wygląda. No. I przez to wtedy, więc ona odbywa dochodzi do seksu tylko wtedy, kiedy ona wyraża na to zgodę. No, wśród ludzi, no to jak to wygląda, no przynajmniej w takim społeczeństwie kapitalistycznym? No, że mamy właśnie te słabe kobiety. Dlaczego bo słabe? No, bo one siedzą cały czas za biurkiem, właśnie cały czas tylko patrzą w lustro, cały czas tylko myślą, że powinny być chude i tak dalej, i tak dalej. No, efekt jest taki, no, że no na pewno one są dużo chudsze i dużo słabsze od kobiet, które mieszkały w bloku wschodnim. No. Są też piękniejsze, no. To jest inna sprawa, no, ale są słabsze i ten. No i one później idąc właśnie ulicą, wracając do domu, no to są łatwym celem dla potencjalnego gwałciciela, no bo to no, po prostu to, co nie zachodzi wśród zwierząt, to zjawisko zachodzi właśnie w zwierzęcym kapitalizmie neoliberalnym. No i o tych patologiach dotyczących kobiet właśnie w kapitalizmie to można by mówić i mówić. No, no w każdym razie problem jest taki ze współczesnym feminizmem, że on próbując znaleźć rozwiązanie, że on jakby widzi pewne problemy, ale w ogóle nie widzi rozwiązania. Bo nie da się znaleźć rozwiązania pewnych problemów w ramach społeczeństwa kapitalistycznego. No, to jest po prostu niemożliwe. No, tutaj trzeba znaleźć, czy zmienić całą strukturę społeczną. No. Także to jest także wielka dyskusja na temat tego, no, czy rzeczywiście no, te rozwiązania, które stosowano czy w bloku wschodnim, czy też które się stosuje w Izraelu, no to one są te najbardziej egalitarne. Czyli po prostu no, chodzi o to, żeby zlikwidować całkowicie tą różnicę między zawodami dostępnymi dla kobiet i dla mężczyzn. No bo tutaj to jest to sedno problemu. No, no ale jedno jest pewne, no, że być może to zlikwidowanie tych podziałów ono nie likwiduje wszystkich problemów, ale na pewno wiele tych problemów współczesnych kobiet, które właśnie, no, czy to, że są gwałty, czy to, że kobiety tyją, czy to, że się czują niedowartościowane i przede wszystkim, że cały czas muszą patrzeć w lustro, bo się czują źle. No, w kraju innym, gdzie te kobiety wykonują normalne męskie zawody, normalnie przechodzą przez służbę wojskową, no i przede wszystkim no, ciężko pracują, a więc nie muszą się martwić no, o to, co jedzą, no, bo to jakby no, i następnego dnia w toku ciężkiej pracy i tak zostanie spalone. No to no właśnie, no więc towarzysze, zachęcam do tego, co o tym, do wypowiedzenia się, co o tym sądzicie, no, do krytyki albo do pochwał. No, ja od dawna chciałem właśnie coś na ten temat się wypowiedzieć. Z elementów degeneracji współczesnej lewicy jest to, że właśnie w ramach tych gender studies to takimi pierdołami do wykłady z tego robią. No, ja do tego podszedłem totalnie po amatorsku, po prostu tak na zdrowy rozum, dzieląc się swoimi obserwacjami, no ale jednak wydaje mi się, że mimo, że ja to robię po prostu z doskoku jako amator, no to pewne rzeczy, które tutaj powiedziałem, no są ważne i przede wszystkim no, z punktu widzenia feminizmu, no i no, ja chciałbym bardzo właśnie podyskutować na ten temat, no bo nie na zasadzie właśnie jakiegoś takich uciekania od dyskusji na zasadzie, a to ty odważyłeś się powiedzieć, że może być taka sytuacja, kiedy jesteś przeciwnikiem aborcji, to nie, to ty już jesteś no, katolickim fundamentalistą, faszystą, ja z tobą nie rozmawiam. No. Nie, tylko ja właśnie chcę porozmawiać o tych konkretnych sytuacjach, jak kobieta, feministka walczy o równość kobiet, jak ona to w ogóle widzi, tą równość kobiet w kapitalizmie. Bo ja tego nie widzę.
Nie widzę tej możliwości, żeby bez zmieniania społeczeństwa kapitalistycznego można było doprowadzić do równouprawnienia kobiet. No. Czekam, aż jakaś feministka wykaże mi, że ja się mylę. No. Pozdrowienia, towarzysze.